Giant Software nie zwalnia tempa i już dzisiaj mamy kolejne informacje, tym razem o zwierzętach, które naturalnie pojawią się w kolejnej części Farming Simulator. Siema, z tej strony Seba, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale, a dzisiejszy temat dotyczy zwierząt, które wiadomo pojawią się w następnej części Farming Simulator z numerkiem 22. Giant Software wydało nowy post na swoim blogu, do którego link znajdziecie w opisie, no i oczywiście znajduje się tam też link do tego filmu, który widzicie w chwili obecnej, jest on też dostępny na kanale Farming Simulator, w którym właśnie pokazano zwierzęta, no i to co można przy nich robić, czyli pracować i oczywiście zajmować się nimi. Oczywiście zwierzęta w tej grze są dosyć ważnym elementem i warto się nimi zająć, zwłaszcza że w następnej części trochę zostały dopracowane, możliwe, że będzie trzeba co nieco więcej przy nich robić, zwłaszcza jeśli chodzi o sezony, bo w takiej zimie też będzie trzeba się nimi zająć. Niestety nie ma tutaj takich konkretnych informacji, co będzie można przy nich zrobić, co na przykład zostało poprawione czy dodane. Jednak dodano też kilka zdjęć, które prezentują co niektóre poprawy graficzne, jak i też w filmie można zobaczyć pewne poprawy przy animacjach co niektórych zwierząt. Na blogu znajdziemy też sporo zdjęć, które zostaną pokazane za chwilę, natomiast znajduje się tutaj też taka dziesiątka najważniejszych powodów, dla których warto trzymać zwierzęta na swojej farmie. No i są to takie punkty jak ożywiałem twoją farmę, bo wiadomo, wtedy jest jakoś tak żywiej, lepiej, no i też fajniej na tej farmie. Zawsze jakieś takie wyzwanie, urozmaicenie, jest to na pewno jakaś ciekawsza sprawa. Urozmaicają twoje doświadczenie rolnicze, no to też jest dosyć ważne. Na różne sposoby generują dodatkowy dochód, jednak wiadomo, trzeba w nie też w pewien sposób zainwestować. Dają ci coś do roboty zimą, no właśnie, od tej części pojawią się oczywiście sezony, więc tutaj będzie trzeba się nimi zajmować na okrągło, no i oczywiście cały czas, a do tego dochodzą sezony, więc mogą dojść tutaj pewne wyzwania. Produkują surowce do łańcuchów produkcyjnych, takie jak między innymi jajka, produkują obornik, czyli tani, organiczny nawóz, pozwalają odkrywać krainę, no chodzi tutaj oczywiście o jazdę konno, mogą zwiększyć plony twoich upraw, więcej o tym wkrótce. No tutaj prawdopodobnie szykuje się jakiś inny post na blogu, w którym opiszą co nieco więcej na temat zwierząt, czy jakichś dodatkowych tutaj korzyści, jakie można zdobyć na swojej farmie, wykorzystując zwierzęta, czy też może jakieś inne rzeczy. Jakie? No to możliwe, że o tym dowiemy się za jakiś niedługi czas. I dają powód do założenia stroju pszczelarza. Tak, bo można było zobaczyć też w tym filmie, że będzie można sobie wybrać strój pszczelarza, bardziej pewnie jako tylko taką ozdobę, ubiór zwykły, no, który będzie można wykorzystać przy zabawie tam pszczółkami. No i ostatnie, są urocze i puszyste, zwłaszcza owce. Co prawda część punktów jest oczywista, jest już znana, a część z nich jest taka bardziej, no, wsadzona żartobliwie bardziej. Teraz możecie zobaczyć zdjęcia, które ukazały się w najnowszym poście na blogu. Mamy tutaj przedstawione takie zwierzęta jak kury, krowy, konie, świnie, owce. No i warto przyjrzeć się tym zdjęciom, ponieważ można zauważyć, że te modele, same tekstury, no i wygląd tych zwierząt zostały znacznie poprawione, zdecydowanie lepiej to wygląda i dosyć ładnie, chociaż nie wszystkich, bo mamy jeszcze inne zdjęcia. Między innymi tutaj możecie zobaczyć psa, który no nie najlepiej wygląda, ta tekstura jest znacznie gorsza. No oprócz takich zwierząt mamy tutaj jeszcze dzikie zwierzę, sarnę, która będzie pojawiać się gdzieś tam pewnie w oddali. No i mamy też oczywiście ule, a w ulach pszczółki, które będą oczywiście dawać nam odpowiedni przychód. No i jeśli chodzi o ten film, to by było na tyle. A więc dzięki za oglądanie, zachęcam do oceny tego filmu, skomentowania go, do udostępnienia. Zapraszam na Twittera i Discorda. Dziękuję wszystkim wspierającym, jak i również zachęcam do wsparcia kanału. I widzimy się w kolejnych filmach, więc trzymajcie się. No i cześć.